Witamy w programie Nie jesteś sam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprawą przemocy w rodzinie. Zapraszamy. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia w sprawie procedury niebieskiej karty prezydent miasta Lubina w listopadzie 2011 roku powołał zespół interdyscyplinarny. W skład tego zespołu zostali powołani przedstawiciele sądu, policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej. Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podejmowanych przez przedstawicieli wymienionych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez diagnozowanie problemu przemocy na terenie miasta, inicjowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji na temat osób, instytucji oraz możliwościach otrzymania pomocy w środowisku lokalnym oraz podejmowanie działań w stosunku do osób, które stosują przemoc. Należy pamiętać, że kiedy mówimy o przemocy w rodzinie, to występuje ona wówczas, gdy działanie lub jego zaniechanie jest celowe, narusza dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody, utrudnia lub uniemożliwia samoobronę. Występująca asymetria sił pozwala odróżnić przemoc od agresji. W przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych już podejrzenia stosowania przemocy występuje obowiązek prawny sporządzenia niebieskiej karty i taki obowiązek spoczywa na pracowniku socjalnym, policjancie, z ochrony zdrowia, tu mówimy, że odpowiedzialny za to jest lekarz, pielęgniarka bądź ratownik medyczny, pracownik oświaty, to będzie nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O wszczęciu procedury każdorazowo decyduje przedstawiciel uprawnionego podmiotu na podstawie oceny sytuacji, wiedzy i doświadczenia. Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, których członkowie zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z przemocą w rodzinie, ale już w tej konkretnej rodzinie. Skład grup roboczych jest zmienny, jednak każdorazowo do grupy powoływany jest policjant dzielnicowy i pracownik socjalny. Natomiast pozostali członkowie w zależności na przykład od struktury rodziny. Jeżeli w rodzinie jest dziecko w wieku szkolnym, do grupy zostanie powołany nauczyciel, wychowawca lub też pedagog szkolny. Jeżeli rodzina objęta jest pomocą w formie asystenta, powołamy asystenta rodziny. Kurator, który ma nadzór nad tą konkretną rodziną, również będzie, kurator sądowy również będzie powołany do grupy roboczej. W przypadku wystąpienia problemu alkoholowego w rodzinie, do grupy powołamy przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czas trwania procedury nie jest określony. Ona może trwać 3 miesiące, a może trwać 3 lata. Tak naprawdę to zależy od problemów, jakie w rodzinie występują, ale też od zaangażowania członków rodziny. Ważne jest, że wszczęcie procedury niebieskiej karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Ale kartę, niebieską kartę nie sporządza się na życzenie strony i też nie kończy się z chwilą żądania przez osobę
Aby zakończyć procedurę niebieskiej karty, ustawodawca wskazał dwie przesłanki. Jedna z nich musi być spełniona. Pierwszą przesłanką jest ustanie przemocy, ale też przypuszczenie uzasadnione, iż przemoc ta nie będzie stosowana w przyszłości i musi być zrealizowany indywidualny plan pomocy. Drugą przesłanką jest brak zasadności podejmowania działań. Na przykład w toku czynności ustalono, że w rodzinie przemoc nie występuje, że osoby na przykład jedynie rywalizują ze sobą w związku z prowadzoną sprawą rozwodową. Przemoc w rodzinie to przestępstwo. Jest przestępstwo, które jest obwarowane sankcjami prawnymi. Powstrzymać przemoc i zapewnić bezpieczeństwo osobom dotkniętym przemocy to podstawowe cele grup roboczych, jak i zespołu interdyscyplinarnego. I w roku bieżącym procedurę niebieskiej karty prowadzimy w 280 rodzinach. Z tego w 169 rodzinach są dzieci. W 129 rodzinach są dzieci do 6 roku życia. Muszę tu powiedzieć, że dzięki wiedzy i wrażliwości mieszkańców naszego miasta, wspólnie z policją, z przedstawicielami ochrony zdrowia, możemy zabezpieczyć przed przemocą dzieci, które doznają tej przemocy od osób im najbliższych. Kiedy mówiłam o tym zaangażowaniu członków rodziny w podejmowanie działań, w procedurze niebieskiej karty, w pracach grupy roboczej, bardzo istotne jest powstrzymać tą przemoc, ale tak ważnym elementem jest również umiejętność codziennego życia bez przemocy. Warto korzystać z tak bogatej oferty pomocowej, jaką mamy na terenie miasta, bogatej i bezpłatnej. Dlatego też osoby dotknięte przemocą serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Przemoc czasami wychodzi, jeżeli ktoś komuś grozi, przede wszystkim jest zastraszana, ta osoba jest zastraszana. Sama przemoc i użycie siły to nie wszystko. A jakie są rodzaje przemocy właśnie? Rodzaje przemocy? Słowna? Tak, przede wszystkim są słowne, przede wszystkim są rękoczyny, a także za pomocą telefonów komórkowych czy coś tego typu. Ale wydaje mi się, że jeżeli człowiek źle patrzy na drugiego człowieka, to już jest przemoc. Tylko jak źle patrzy, niewłaściwym wzrokiem, uważam, że to już jest przełamanie tej bariery. Fizyczna, psychiczna, słowna, nawet gest człowieka drugiego może bardzo, a to bardzo mocno zranić. Dla mnie jest przemocą to na przykład, że rodzice już przekraczają takie, że przeklinają do dziecka lub no trzeba mieć podejście do tego dziecka i no po prostu, no i potem to już dalej zachodzi, że jest na przykład jakiś klaps czy no cokolwiek, a bicie nie jest rozwiązywaniem problemów, moim zdaniem. Podejmowanie skutecznych działań w celu zmiany swojej sytuacji polega między innymi na zdobyciu informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W związku z tym zapraszam osoby doświadczające przemocy w rodzinie do udziału w spotkaniach grupy psychoedukacyjnej, która odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach od 16:30 do 18:30. W Lubinie, przy ulicy Niepodległości 31, przy drugim liceum ogólnokształcącym. Spotkania grupy rozpoczynają się od września i kończą w ostatni poniedziałek czerwca. Głównym założeniem i celem grupy psychoedukacyjnej jest powstrzymanie przemocy poprzez zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa, co robić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony sprawcy przemocy, jak chronić siebie i dzieci. Rozpoznanie mechanizmów blokujących zatrzymanie przemocy w rodzinie. Zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy. Poznanie własnych praw oraz uczenie się egzekwowania ich. Wyjście z roli ofiary,
a także pracę nad budowaniem poczucia własnej wartości oraz uczenie się nowych, konstruktywnych zachowań. Spotkania grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie podzielone są na dwie części. Pierwsza poświęcona jest bieżącym problemom uczestników. Osoby chętne opowiadają o swojej aktualnej sytuacji. Dzięki temu, poza wsparciem emocjonalnym, mogą otrzymać konkretne pomysły na poradzenie sobie z własnymi problemami. Uzyskać użyteczne informacje od osób, które często przeszły już pewne etapy radzenia sobie w sytuacji przemocy w rodzinie. Druga część ma charakter edukacyjny i pozwala na przyswojenie sobie wielu nowych informacji i umiejętności, takich jak radzenie sobie z poczuciem winy, wstydem czy lękiem. Uczestnicy zajęć często kontaktują się ze sobą i spotykają poza grupą, służąc sobie pomocą i wsparciem. Osoby z kręgu przemocy w rodzinie skorzystać mogą również z konsultacji i terapii indywidualnej po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zarówno spotkania grupy, jak i spotkania indywidualne są bezpłatne dla mieszkańców miasta. Z terapeutą można się także kontaktować pod numerami telefonów 76847-6355, a także 723-207-707 lub na adres mailowy profilaktyka@mops.lubin.pl.